Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz nasz portal frankowiczudziałaj.pl. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym opowiedzieć w ramach cyklu o wyrokach dotyczących mBanku o kolejnym korzystnym wyroku dla frankowiczów. Proszę Państwa, 4 marca, czyli dosłownie niedawno, Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił apelację frankowiczów od wyroku Sądu Rejonowego w Warszawie, który to Sąd Okręgowy stwierdził, że umowa indeksowana z 2006 roku, udzielona przez mBank, jest umową, która powinna podlegać odfrankowieniu. A że umowa była spłacona w 2016 roku, to należy się zwrot nadpłaty. Dlaczego tak Sąd Okręgowy zdecydował? Przypomnijmy, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w wyroku z 25 maja 2018 roku oddalił powództwo frankowiczów. Stwierdził, że ta umowa mBanku jest prawidłowa. Tymczasem Sąd Okręgowy 4 marca 2020 roku uwzględnia apelację frankowiczów. Dlaczego? Proszę Państwa, dlatego, że stwierdza, że klauzule indeksacyjne do franka szwajcarskiego zawarte w tej umowie są, mówiąc krótko, nieważne. Ponieważ Sąd Okręgowy doszedł do przekonania, że można tą umowę było dalej wykonywać tylko bez tych klauzul, czyli tak naprawdę dokonał odfrankowienia tej umowy, to gdyby był to kredyt niespłacony, nadal frankowicze by spłacali, ale w złotówkach według stawki wyliczonej oprocentowania jak dla franka szwajcarskiego, uwzględniającego LIBOR dla franka szwajcarskiego. Tymczasem umowa ta była spłacona. To był kredyt na 92 tysiące złotych, który został spłacony w 2016 roku, czyli po 10 latach od jego udzielenia i frankowicze wyliczyli sobie, że mają nadpłaty 41 tysięcy złotych. Ponieważ Sąd Okręgowy badał sprawę, to zdecydował, że ponieważ kredyt jest spłacony i kredyt podlegał odfrankowieniu, to frankowiczom należy się zwrot nadpłaty. Co ciekawe, Sąd Okręgowy w Warszawie, mimo że w pierwszej instancji Sąd Rejonowy nakazał przeprowadzenie dowodu zbiegłego sądowego, który wyliczał tę nadpłatę, nie uwzględnił tej nadpłaty wyliczonej przez zbiegłego sądowego, a uwzględnił wyliczenia dokonane przez frankowiczów. I tu bardzo ciekawa sprawa, bowiem mówiąc krótko, było to rzetelnie przygotowane wyliczenie od frankowienia, które frankowicze przedstawili w swoim pozwie i w swojej apelacji. Ważne to to, że to kolejny kredyt, który został spłacony i którego nadpłata została zwrócona frankowiczom. Proszę Państwa, to kolejny korzystny wyrok dla frankowiczów przeciwko mBankowi. mBank ma zapisy umowne, które podlegają co najmniej odfrankowieniu lub unieważnieniu. Naszej ocenie nie należy w takim razie zwlekać i należy działać. Frankowiczu, działaj.pl. Proszę Państwa, na koniec chciałbym podsumować, że również w przypadku odfrankowienia możemy liczyć na to, że przy spłaconym kredycie możemy dostać zwrot nadpłaty. Bardzo dziękuję. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner frankowiczudziałaj.pl. Do usłyszenia.